Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach! I nie tylko! Dzisiaj książka Pluszowy Zajączek, autorka Iwonna Buczkowska, wydawnictwo Biz. Cześć Natalka! Cześć! O czym jest ta książka? Y, o króliczku, który szuka świętego Mikołaja. Który szuka świętego Mikołaja. Po co on w zasadzie chce go znaleźć? Um, dlatego, bo ma list dla świętego Mikołaja. Tak, ma dla niego list, no, który trafił do jego łapek chyba e, troszkę niefortunnie. Nie powinien być e, w rączkach zajączka. Tak, bo zajączek go ukradł. No właśnie, zachował się nieładnie. E, szuka teraz świętego Mikołaja, żeby dostarczyć mu ten list i. Ma wiele perypetii takich, przygód. Tak. Ty napisałaś list do Świętego Mikołaja? Tak. I poprosiłaś go o wszystkie rzeczy, które byś chciała? Tak. Napisałam list. Wszystkie rzeczy, które bym chciała. No jasne. Każde dziecko chyba pisze taki listy do Świętego Mikołaja. I tak samo jest w tej książce. Mały chłopiec napisał list do świętego Mikołaja, który no, został, można powiedzieć, przechwycony przez pluszowego zajączka. I ten chłopczyk schował sobie go pod poduszkę, ale zajączek to widział i ukradł go z pod, poduszki. No, nieładnie zrobił. Um, nie zdradzając całej, może, treści książki, Możemy powiedzieć chyba, że zajączek naprawił swój błąd. Tak. Czy warto jest przyznawać się do swoich błędów, jak myślisz? Warto, bo wtedy się, jak się nie przyznaje, to wtedy się zostaje kary i na przykład nie można grać. Na przykład, albo robić innych rzeczy, na przykład. Oglądać bajek. Zawsze jest się warto przyznawać, jak się coś y, złego, niemiłego uczyniło, zrobiło. Tak. A jak ci się cała książka podobała graficznie? Y, ładnie i fajna książka. Y, uczy wielu rzeczy, żeby się przyznawać, na przykład, żeby się przyznawać, jak coś niemiłego go zrobiłeś. Oczywiście, ale również także, żeby być odważnym, dzielnym, żeby się nie poddawać. I tak, i nawet jak ci się to nie udaje, to wtedy i tak dalej próbować. A ty dalej próbujesz, jak ci coś nie wyjdzie? Tak. Jesteś taka zawzięta, można powiedzieć. W dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście. Na przykład jak się zgubi piłkę, no i wtedy jest na ulicy i wtedy próbujesz ją dosięgnąć, ale nie możesz, więc idziesz na przykład do rodziców i rodzice ci jakoś z tym pomagają albo... Albo y, albo swoich br braci, albo siostry. Oczywiście. Wytrwałość to rzecz ważna. Słuchaj, a ty czekasz na Mikołaja? Ja czekam na Mikołaja. Na prezenty? Też. Byłaś grzeszna w tym roku? Może. <noise> no przynajmniej szczerze. E, ilustracje piękne. Fajne opowiadanie, właśnie na długie zimowe wieczory. Polecasz? Tak. Polecam wszystkim dzieciakom, bo to super świąteczna opowieść i, i jest bardzo fajna. Dziękuję Ci bardzo. Proszę.